Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, rozpoczynamy czas Adwentu, wyjątkowy czas, który daje nam Pan Bóg, czas, w którym chcemy zatrzymać się przy Nim, przy Jego Słowie, zatrzymać się przy Jego sercu i napełnić właśnie się Jego łaską. Dlatego rozpoczynamy ten czas Adwentu i dzisiaj przed nami pierwsze spotkanie adwentowe, które przygotowaliśmy dla Was wraz z Wydziałem Duszpasterskim, ale nie tylko, właśnie z osobami, które też nieustannie z nami współpracują. My jesteśmy tutaj w Białogórze razem z księdzem Jarkiem. Serdecznie Was pozdrawiamy. I zapraszamy. Zapraszamy oczywiście do Białogóry, piękne morze, a przede wszystkim łaska Pana Boga, która tutaj się wylewa. Kochani, czas Adwentu to właśnie, tak jak wspomniałem, czas naszych takich też ćwiczeń duchowych, rozpoczynania wielu różnych spraw od początku, bo przecież rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. I właśnie dlatego te rekolekcje, które nazwaliśmy życiowymi rekolekcjami. Życiowe rekolekcje, ponieważ Pan Bóg chce wchodzić w nasze życie. Pan Jezus właśnie na samym początku powiedział wobec każdego z nas właśnie to chcę. Bo u Pana Boga kocham, to znaczy chcę. Pan Bóg nas zapragnął. Zapragnął nas jeszcze przed założeniem świata. Zapragnął nas w swoim sercu. Zanim poczęliśmy się w łonie naszej mamy, to poczęliśmy się w sercu Boga. Właśnie często patrzymy na czas Bożego Narodzenia w tym kontekście też właśnie tylko tego, że Pan Jezus przychodzi, że Pan Jezus się rodzi. Może też gdzieś tam ten aspekt poruszamy kwestii tego poczęcia, czy tego, że Maryja powiedziała tak, ale tak jak właśnie ksiądz Jarek powiedział, rzadko chyba skupiamy się na tym, że my już istnieliśmy w planie Bożym, że Pan Bóg już nas chciał, że Pan Bóg nas zaplanował. To może zdanie nieraz się pojawia rzeczywiście w jakichś rekolekcjach, które prowadzimy, że Pan Bóg ma jakiś plan dla naszego życia. Ale warto tutaj właśnie przywołać te pierwsze momenty także życia Pana Jezusa, a w kontekście Pana Jezusa przyjrzeć się naszemu życiu. Dlatego chcielibyśmy też, żeby takim motywem centralnym tych naszych rekolekcji były słowa z początku Ewangelii świętego Jana, które teraz przywołam. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało. Tutaj święty Jan też bardzo ciekawie używa takiego słowa, zwrotu greckiego, en arche, które pojawia się również na początku Księgi Rodzaju. A więc to pokazuje, że Pan Bóg właśnie gdzieś nieustannie pragnie stwarzać nas, że to dzieło stworzenia nie tylko gdzieś tam było na początku, ale później przez przyjście Pana Jezusa również to nowe dzieło stworzenia gdzieś tam właśnie się miało zrealizować. I też warto, myślę, aby to wybrzmiało, że Pan Jezus, Słowo, czyli Logos, Słowo, które się zmaterializowało, to nie znaczy, że Bóg, że Jezus Chrystus zaczął istnieć od jakiegoś momentu. Bo jest taka właśnie pokusa, że właśnie moment wcielenia to jest początek Boga. Oczywiście to jest błędne, jak mówimy właśnie w credo, że został zrodzony, a nie stworzony. Bóg wchodzi, czy wszedł w historię naszą. Stał się jednym z nas. Ale to nie jest tak, że On wtedy zaistniał dopiero. Bóg, jak mówimy, Jezus Chrystus jest zrodzony, a nie stworzony. To jest bardzo, bardzo ważne, że moment wcielenia, kiedy Matka Boża przyjęła Pana Jezusa pod swoim sercem, to nie jest początek Boga. Dokładnie, pamiętam nawet taką sytuację, kiedy jeszcze posługiwałem we Francji, jak nawet pewna siostra zakonna do mnie podeszła. Mówię, proszę księdza, jak to jest z tym Panem Jezusem? No to On naprawdę istniał wcześniej, przed swoim narodzeniem, przed Betlejem, przed tym, jak Maryja powiedziała tak. No rzeczywiście, właśnie dlatego tym bardziej godne jest to podkreślenie, że
że Jezus Chrystus, właśnie to słowo, które stało się ciałem, było już właśnie zrodzone, nie stworzone. Chociaż to słowo zrodzone też trudno nam dzisiaj zrozumieć, bo my już trochę innymi słowami operujemy niż ci, którzy żyli przed nami, czy żyli u początku chrześcijaństwa. Ale to pokazuje jedną zasadniczą rzecz, że Pan Bóg właśnie gdzieś istniał poza czasem. To jest w ogóle trudne dla nas do wyobrażenia i zrozumienia, ale jako że później dopełnia się to dzieło wcielenia, to pokazuje, że Pan Bóg miał pewien plan. Że Pan Bóg miał pewien plan na świat, stworzył świat, chciał się podzielić przede wszystkim właśnie tą swoją miłością. Bóg jest miłością, chce się podzielić miłością, więc stwarza świat, żeby tę miłość rozlać na stworzenie. Dalej stwarza człowieka jako koronę stworzenia, ale też również chce posłać swojego Syna. Właśnie ma plan, aby Jego Syn przyszedł i stał się człowiekiem wśród nas. I możemy więc tutaj mówić o pewnej preegzystencji Pana Jezusa, to takie trudne trochę może słowo, ale też o tym, że miał właśnie ten plan wcielenia się, czyli bycia między ludźmi. I tutaj może to takie teologiczne trochę, na razie trudne rozważania, jest taka cała dyskusja teologiczna, zwłaszcza między tak zwanymi skotystami a tomistami, to tak dla ciekawostki pewnie bardziej, czy gdyby nie było grzechu, to czy również Pan Jezus by przyszedł na świat? Bo wiemy dobrze, że tym takim zasadniczym, istotowym celem przyjścia Pana Jezusa było to, żeby nas odkupić, żebyśmy mogli doświadczyć zbawienia, ale również ciekawa jest taka intuicja, oczywiście pewna hipoteza, czy Pan Jezus by przyszedł również na świat, gdyby nie było grzechu. I tutaj wielu teologów na zasadzie pewnej hipotezy mówi tak. Dlaczego? Bo Pan Bóg nie tylko chce zostać Bogiem gdzieś dalekim, ale chce przyjść i być pomiędzy swoim ludem. I to jest właśnie też słowo Emanuel. Ja pamiętam, tu ksiądz Jarek niedawno też homilię miał na ten temat, na temat Emanuela, Boga z nami, które właśnie to imię pokazuje, że Bóg nie jest gdzieś Bogiem dalekim, ale właśnie te plany ujawniają to, że On chce być blisko nas. Właśnie jak ksiądz Tomasz to podkreślił, że Emanuel, że Bóg z nami, że nigdy nie jest przeciwko nam, że my wierzymy w Boga, który jest nam niesamowicie życzliwy. My wierzymy w Boga, który, tak jak właśnie jedna z prawd wiary, mamy 6 prawd wiary, i że jedna z prawd wiary mówi, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, że Bóg właśnie przychodzi dla nas, aby być właśnie blisko. Nie gdzieś jest oddalony, gdzieś, prawda, w przestworzach. Jest jednym z nas, aby właśnie pokazać, wskazując na siebie, taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Bóg, który właśnie pochyla się nad każdym człowiekiem. I właśnie te słowa przywołane przez księdza Jarka, które wyznajemy w credo, że Pan Jezus stał się człowiekiem i przyszedł dla nas i dla naszego zbawienia, jakby to te dwa aspekty pozwalają nam właśnie pójść w taką tą hipotezę, o której mówiłem, że nie tylko to zbawienie jest takim zasadniczym punktem, ale także bycie pomiędzy nami, po prostu w naszej codzienności, w naszej zwyczajności, że Pan Bóg przychodzi, że już właśnie miał to zaplanowane na poziomie właśnie tych swoich planów odwiecznych, aby być z człowiekiem, aby nie tylko poprzez misterium paschalne odkupić człowieka, ale właśnie po prostu być w naszej codzienności. Bo my nieraz, zobaczcie, ograniczamy tą miłość Pana Boga albo Jego działanie, tak mi się często wydaje, do czegoś takiego, że do takiego wymiaru właśnie kościelnego, że kojarzymy, że tutaj z Panem Bogiem ta relacja, że Pan Bóg jest blisko mnie, to jest właśnie ten wymiar też liturgii, ale też w domu modlitwy. Tymczasem właśnie obecność Pana Boga i to, co odkrywamy w tej jakby pierwszej katechezie, to planowanie Pana Boga pokazuje, jak bardzo Pan Bóg o mnie zamarzył. My teraz tutaj w Białogórze mamy też oczywiście różne plany odnośnie naszego domu rekolekcyjnego, do którego, tak jak wspomnieliśmy, serdecznie zapraszamy. I zobaczcie, my, mimo że to jeszcze się nie zmaterializowało, że tego jeszcze nie ma, to my już gdzieś dzielimy się pewnymi marzeniami, rozmawiamy o tych marzeniach i w jakimś sensie w naszym umyśle, w naszych sercach to już jest.
Później jest pewna konkretyzacja, kiedy pojawiają się może jakieś plany budowy jakiegoś tam dodatkowych elementów, ale te już marzenia pokazują nam pewną pasję. I tutaj przez analogię również to planowanie Pana Boga pokazuje, jak Pan Bóg marzy, aby być w relacji z człowiekiem. Tak, Bóg właśnie nas zapragnął. Każdy z nas żyje, bo Bóg mnie wybrał. Wybrał każdego z nas, bym był. Żyje każdy z nas, bo Bóg każdego z nas chce. Tak jak powiedzieliśmy na początku właśnie, u Boga kocham, równa się chce. Ale można teraz zadać pytanie właśnie, do czego mnie wybrał? Czy do tego, abym zaliczał sakramenty? Do chrzest, bierzmowanie? To by była niesamowita bieda, jakbyśmy tak zredukowali właśnie. Do czego Bóg mnie wybrał? Jeśli byśmy właśnie poszli za tą myślą, że żebym zaliczał święte sakramenty, no to można byłoby powiedzieć kiedyś, dość, prawda? To i ten sakrament zaliczyłem, przyjąłem, i niejako zwijam swoją wiarę, zwijam z nim relację. Wybrał, abyśmy byli tak jak On. Skojarzyły mi się tutaj słowa, które Pan Jezus mówi w Ewangelii również świętego Jana 10:10. Chcę, aby moje owce miały życie, aby miały je w obfitości. Właśnie Pan Bóg chce dzielić się tą obfitością swojego serca, dlatego właśnie nie planuję, dlatego nie chcę, abym tylko był człowiekiem religijnym, a więc tak jak ksiądz Jarek powiedział, te sakramenty i te wszystkie ważne rzeczy, ale żeby była to naprawdę piękna, żywa relacja z Nim samym, abym po prostu chodził w tej obecności razem z Nim. I myślę sobie jeszcze, kiedy mówimy o właśnie tych planach Bożych, o tym pierwszym etapie życia Pana Jezusa w tej preegzystencji, w tej relacji z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, to tutaj wychodzi nam jeszcze jeden bardzo ważny temat, temat godności. Bo jeżeli Pan Bóg nas zaplanował, Pan Bóg nas chciał jako ludzi, to z tego wynika, że każde życie ludzkie jest życiem godności. I tutaj też taki temat, który wiem, że był poruszany przez księdza Jarka, mianowicie tego, że godność nie jest czymś nabytym. Tak, że właśnie godność, że wartość się ma. I to jest ciekawe, że ona nie wypływa z czynów. Można złe czyny czynić i być wartościowym człowiekiem. Że wartość, godność się ma. I otrzymaliśmy ją właśnie od samego Stwórcy. I nikt już nam nic nie jest w stanie ani dodać, ani zabrać. Że wartość, godność się ma. Spotkałem wiele osób, których to zdanie po prostu niesie. Że to zdanie jest dla nich takim wiatrem w plecy. Ile dzisiaj spotykamy właśnie osób, którzy właśnie nie wierzą w swoją godność, nie wierzą w swoją wartość i potem się, można powiedzieć, protezują niejako przez grzech. Myślą, że kiedy pójdę w ten czy inny grzech, to podkreślę swoją wartość, podkreślę swoją godność. Wartość, godność się ma. Otrzymaliśmy ją od Stwórcy i nikt nie jest w stanie mi ją zabrać czy dodać. I też można jako potwierdzenie właśnie, że mamy wartość, że mamy godność, posłużyć się listem świętego Pawła do Rzymian w 11 rozdziale. Wybór i wezwanie Boże są nieodwołalne. Wybór i wezwanie Boże są nieodwołalne. Bez względu właśnie na wybór Boga oczywiście, powołanie mnie, bez względu na to, jak moje życie się potoczy, to Bóg tego nie odwoła. Bóg nigdy nie powie, nade mną pomyliłem się. I tutaj to przychodzi taka też pewna sytuacja z życia księdza, który właśnie wszedł, można powiedzieć, na drogę alkoholu. Już praktycznie dotknął dna i jeden z księży biskupów poprosił
właśnie jeden z księży i mówi: jedź, to jest twój kolega, porozmawiaj z nim. No i on pojechał. Pojechał do tego księdza, pojechał na plebanie, wchodzi, a on siedzi taki opuszczony w koszulce na swoim łóżku. No i nie wiedział, co ma powiedzieć do tego swojego kolegi księdza. Widzi, że jest upokorzony przez alkohol, że ten alkohol mu praktycznie zabrał sens życia. I przyszła mu właśnie ta myśl, to zdanie z listu świętego Pawła do Rzymian, z 11 rozdziału. Wybór i wezwanie Boże są nieodwołalne. A on mówi, ten ksiądz, tak zbitym wzrokiem do ziemi, mówi: ale ja przegrałem wszystko, zawiodłem i Boga, i zawiodłem Kościół, zawiodłem rodzinę, zawiodłem ludzi, do których Bóg mnie posłał. Wszystko skończone. I on powtórzył: wybór i wezwanie Boże są nieodwołalne. Spotykałem się po 3 latach ci księża, już zupełnie w innym kontekście, i mówi, to zdanie, które wypowiedziałeś właśnie tamtego dnia w mojej plebanii, kiedy ja siedziałem tak właśnie zrezygnowany, to zdanie uratowało mnie przed samobójstwem, bo tego wieczoru chciałem ze sobą skończyć. Wybór i wezwanie Boże są nieodwołalne. Dlatego wydaje mi się właśnie wracanie do tego aspektu, tego, że jesteśmy zaplanowani przez Pana Boga, że każde życie z tego względu też ma godność, jest dla nas uzdrawiające. I dlatego właśnie czas Adwentu i wracania do tej kwestii, tego planu Bożego, tego oczekiwania też, które się dokonywało, właśnie pomaga nam też jakby rozpocząć od początku, rozpocząć właśnie na nowo życie nasze, to duchowe, i to jest właśnie też ten proces nawrócenia. Wspomniany święty Paweł też właśnie piękne słowa zapisał w liście do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem, pisze święty Paweł, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów, przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli. Zostaliśmy właśnie zaprojektowani w Chrystusie i każde życie ludzkie, nawet tak mocno poszarpane słabościami, może nieraz grzechami, ale też myślę w kontekście ostatnich tygodni, nieraz życie może po prostu na sposób taki somatyczny, też zdeformowane, które po ludzku ktoś odtrąca, które ktoś mówi, że nie jest godne żyć. Każde życie ludzkie jest godne i Pan Bóg wie, co z takim życiem można uczynić, jeżeli ono jest właśnie w tej komunii, w jedności z Chrystusem, który też właśnie jako człowiek był zaplanowany. Więc Bóg ma plan do każdego życia. Oczywiście nieraz to może rozumiemy w tym pewnym skrócie takim, że Pan Bóg już tutaj wszystko dokładnie zaplanował, jak my tego nie zrobimy dokładnie tak, jak On tego chciał, no to nasze życie się gdzieś tam rozbije. To jest pewnie bardzo dużym uproszczeniem, bo Pan Bóg przede wszystkim chciał naszego zbawienia i to jest plan pewny dla każdego życia. I Pan Bóg też jakoś tak pewnie, nawet jak to życie nam się tak komplikuje, to próbuje ten plan zbawienia nieustannie na różne sposoby, różnymi drogami realizować. Ale to jest też bardzo ważne w tym kontekście, tak wydaje mi się, tego tematu, że Bóg mnie chce, że dla Boga każde życie jest cenne, bo nieraz bywają sytuacje, my jako kapłani się z tym spotykamy, że ktoś mówi, moi rodzice nawet mi powiedzieli, że jestem wpadką, że gdybym się nie narodził, to ich życie by było piękniejsze, może nieraz nawet takie słowa słyszą, ale warto w tym kontekście powiedzieć bardzo mocno, żeby to wybrzmiało, że nawet wtedy, kiedy wydaje ci się, że twoje życie nie ma sensu, to Bóg właśnie nadaje temu twojemu życiu sens, a może nawet nie tyle nadaje, tylko od samego początku w Jego oczach twoje życie ma sens. Myślę, że u początku Adwentu i w ogóle, jak można powiedzieć, że odmieniamy przez wszystkie tutaj przypadki słowo początek, też potrzebna jest nam taka świeżość w postaci właśnie zachwytu.
zachwytu nad istnieniem. My za mało się tym zachwycamy, bo tak patrząc po ludzku, kiedy sięgnę pamięcią do tyłu, to zawsze byłem, prawda, tu na ziemi. Nie? A to się tylko, no to jest oczywiście złudne i bardzo subiektywne i to jest tylko moje. Właśnie życzmy sobie tego zachwytu nad istnieniem, że istniejemy za darmo, że nikt sobie nie wyprosił istnienia, że nikt, powiem tak może trywialnie, nic nie dołożył do swojego istnienia. Ja mogę nie, dokładać, upiększać nie, coś do wyglądu, prawda? Dbam o higienę, do swojego wykształcenia, studiuję, czytam książki, ale istnieje za darmo. Ta darmowość, myślę, że jest gdzieś tam no, odsyłana gdzieś w kąt. A tutaj trzeba nam na nowo tego zachwytu, że istnieje za darmo, że istnieje, bo Bóg mnie zapragnął. Myślę, że taką właśnie konkluzją tej pierwszej katechezy jest to, co ksiądz Jarek powiedział, zachwyt nad naszym życiem i też docenienie tego właśnie w takim aspekcie spojrzenia na Pana Boga jako tego, który chciał Jezusa Chrystusa, swojego Syna, posłać na świat, aby być Bogiem z nami i On właśnie jest w moim życiu, Bóg, nie tylko przez to, że mnie stworzył, ale że nieustannie niejako mnie stwarza, nieustannie mnie prowadzi. Oczywiście szanując moją wolność, o czym będzie w kolejnych konferencjach, do których już dzisiaj Was zachęcamy. Ale dzisiaj, bracie, siostro, zapraszamy Cię do tego, abyś zachwycił się nad darem stworzenia, zachwycił się nad Twoim życiem, nawet wtedy, kiedy po ludzku ono wydaje się być trudne, może wydaje się być nieraz pokomplikowane. Pan Bóg nieustannie chce i zachwyca się nad Tobą. Więc życzymy Ci, abyś właśnie ten czas Adwentu przeżył jako taki czas wejścia w tą Bożą obecność. Może niech takim podsumowaniem, taką tą wisienką na torcie będą słowa Nauena, który mówi o wybraństwie, który właśnie zaprasza nas, żebyśmy nie poszli w logikę świata, bo łatwo, no jeśli ja jestem wybrany, to ktoś inny nie jest wybrany. I on pięknie o tym mówi. Logika tego świata jest taka, że jeśli ty jesteś wybrany, to wiesz, że ktoś inny nie jest. A jeśli ty jesteś najlepszy, to ktoś inny nie jest. Nauen dalej pisze, w sercu Boga jest inaczej. Jeśli jesteś wybrany przez Boga, to potrafisz zobaczyć, że wybrani są również inni. Jeśli Bóg ci błogosławi, widzisz błogosławieństwo innych. Tajemnica cudownej miłości Boga polega na tym, że przychodzisz z nią na świat, niezależnie od tego, czy o tym wiesz, czy nie wiesz. Twoje życie znajduje się w boskim objęciu. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pewną historią. Historią, która wydarzyła się naprawdę. Historią, która jest tak naprawdę początkiem mojego życia. Otóż w latach 80., początku lat 80., po narodzeniu pierwszego dziecka, moja mama zachorowała na raka.
Rak wykryty dość szybko ma spore szanse na to, żeby się go pozbyć z organizmu człowieka i tak też się stało. Leczenie było dość pewnie męczące, długotrwałe, polegało na radioterapii. Dzięki tej właśnie terapii mama wyzdrowiała, ale wiadomo jak to przy takim leczeniu. Spustoszenie w organizmie, zniszczenie wielu organów, problemy zdrowotne, rzecz normalna. Radioterapia też, czy samo sam pierwiastek, którym człowiek jest napromieniowany, zbyt szybko pewnie nie znika. I tak też lekarze, którzy ówcześnie leczyli moją mamę, poprosili, czy bardziej nakazali, aby przez najbliższe 10 lat nie miała dzieci. Zawsze powtarzałem, że posłuszność lekarzom jest bardzo takim względnym pojęciem. Mniej więcej po roku od momentu wyzdrowienia moja mama zaszła w ciążę razem ze mną. W domu wiem, że były takie dokumenty i myślę, że dalej są. Dowiedziałem się o nich mając 20 parę lat. Wtedy też poznałem tą historię, którą przedstawiłem moją mamę. Wcześniej lekarze, dwaj lekarze, zatwierdzili, czy wręcz nakazali mojej mamie dokonanie aborcji. Twierdzili, że dziecko urodzi się martwe, że dziecko urodzi się chore, że będzie upośledzone, że będą kłopoty, że może to odbić się bardzo mocno na zdrowiu mojej mamy. Ale na szczęście tak się nie stało. Po przejściu niecałej 9-miesięcznej ciąży na świat przyszedłem ja. Po 8 latach od moich narodzin na świat przyszło kolejne dziecko, mój młodszy brat. Więc tak naprawdę okazuje się, że wszystko zależy od woli Pana Boga. I dziś dzięki pewnie niesamowitej wierze i miłości mojej mamy, przy tym wszystkim miłości samego Stwórcy, jestem na świecie. Gdyby decyzja była inna, a była przecież uzasadniona, dziś pewnie mówiłby do Was ktoś inny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jako dziecko bardzo dużo spędzałem czasu na dworzu. Byłam bardzo żywotna, biegałam, skakałam. Pamiętam, jak przypatrywała się temu moja mama. Kiedyś do mnie podeszła i powiedziała: a wiesz, że miałaś być roślinką? Ona kiedyś usłyszała od lekarza, będąc ze mną w ciąży, że jeśli się urodzę, będę bardzo upośledzonym dzieckiem. I usłyszała też pytanie, czy warto mnie urodzić, bo przecież w domu ma już 4 zdrowych dzieci. Ja dzisiaj dziękuję Bogu za dar moich rodziców. Dziękuję, że tak pięknie współpracowali z Planem Bożym. Dziękuję za dar mojego życia, pięknego życia. Dziękuję Ci, Panie Boże, że moja mama przyjęła moje życie, że mogłem się urodzić i mogę Tobie służyć na chwałę Bożą, na cześć Maryi, nasze zbawienie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rodzice, dziękuję Wam za życie.